Cześć, ja jestem Anjon i muszę Wam powiedzieć, że nowy Titan Event idzie całkiem nieźle. Zaskoczyło mnie to, ale na razie nie miałem większych problemów z zasobami. Czy to jeśli chodzi o energię, czy o kurczaki do champion training, czy o Silvera w Artifact Enhancement. Okazało się, że nagrody w poszczególnych turniejach i eventach wchodzących w skład dużego Titan Event. Są tak ustawione, że progresując je, zdobywamy całkiem sporo zasobów, które możemy zużyć do kolejnych eventów, na przykład właśnie energii. I wygląda to na realizację większej polityki Plarium. Powiedzieli oni, że nie zamierzają zwiększać naszego górnego limitu energii dziennej dostępnego, ale dostarczą nam większej ilości energii właśnie w tego typu wydarzeniach. I podoba mi się to, jak to zostało tutaj zrobione. Planowałem bardzo na luzie podchodzić do tego eventu. I tak robiłem, ale łatwość z jaką wpadają punkty, pozwala mi myśleć, że będę mógł wymaksować ten event, nawet przy relatywnym niewielkim nakładzie czasu i środków. Chociaż pamiętajcie, że oszczędność czasu wynika głównie z automatyzacji wielu czynności za pomocą RSL Helpera. I zobaczmy, jak to wygląda do tej pory. Fire Knight zrobiony, przy okazji robienia Dungeon Divers, Turniej na arenie zrobiony. Te turnieje to czysta formalność jeśli jesteście w golde 4 czy 5, Turniej na pająka zrobione, przy okazji wyfarmiłem sporo srebra, które przydało mi się później przy Artifact Enhancement ARTIFACT Enhancement zrobione, pomógł mi w tym Trick z odłączaniem sieci, który szczegółowo opisuję w tym filmie. Dungeon Divers zrobiony na Fire głównie w kampanii przy okazji Champion Training i na Pająku. Champion Training zrobione. W mojej grupie prowadził cały czas Sky One, ale Siu Luka zasadził się na niego pod sam koniec. Ostatecznie Sky One nie dał się wysnajpić i wygrał turniej mając 91 400 punktów, a Siu Luka... Poprzestał na 82 tysiącach. Napiszcie w komentarzach, jak wyglądała sytuacja w Waszych grupach, a tym, którym się udało wygrać arczerkę, bardzo gratuluję. Ja doszedłem do progu 11 tysięcy punktów i zdobyłem swoją legendarną książkę, pomimo że wcześniej wypłukałem się zupełnie z surowców podczas zdobywania duszy Ankory. Udało mi się to osiągnąć praktycznie bez otwierania szardów po to, żeby zdobyć kurczaki. Otworzyłem tylko 3 Seikredy i jednego Primala w czasie Summon rush, ale o tym za chwilę. Natomiast poza tym nie otwierałem żadnych innych szardów niż zielone. Kupowałem za to wszystkich jedno- i dwugwiazdkowych z czempionów w markecie, podobnie zresztą jak mystery shardy. Począwszy od dwugwiazdkowych, każdego czempiona levelowałem trochę zanim użyłem go jako kurczaka. Czempionów dwugwiazdkowych wrzucałem na 10 level, to były 2 rany w 12,6 Brutal. 3 gwiazdkowych levelowałem do poziomu 19. To było 7 ranów w 12,6 Brutal. 4 gwiazdkowym czempionom wbijałem level 21, używając na nich 4 browary. 5 gwiazdkowych czempionów podbijałem do 25 levelu za pomocą 6 browarów i 1 jednogwiazdkowego czempiona. Wbiłem też na 6 gwiazdek jednego jednego czempiona, Horna. Niedługo będę budował team na phantom Shogun's z więc mi się bardzo przyda. Ten turniej zajął mi najwięcej czasu, ale chociaż myślałem, że nie dam rady po jednym intensywnym levelowaniu czempionów zrobić to jeszcze dwa razy, stwierdzam, że nie jest tak źle. Kupowanie czempionów w markecie i levelowanie dwóch gwiazdkowych pozwala poradzić sobie też z brakiem mystery shardów, a levelując ich w kampanii brutal, nasze zasoby mystery shardów rosną. W samolot rush zdobyłem 1750 punktów. Zdecydowałem się na to, ponieważ po drodze było do zdobycia aż 300 energii i 75 gemów. Także pominąłem 150 punktów, co nie wyklucza mnie z walki o ostatni milestone. Natomiast na samo otwieranie, spuśćmy zasłonę milczenia. Do zrobienia został jeszcze Smoke, Ice Golem i Fire Knight, i wszystkie te trzy turnieje pokrywają się z Dungeon Divers. Mamy też jeszcze jeden turniej na arenie, jeszcze jedno Artifact Enhancement i Champion Training, który najprawdopodobniej będzie znacznie mniej intensywny niż ten poprzedni. Co najciekawsze wygląda na to, że nie ma już żadnego innego eventu związanego z otwieraniem szardów, co sprawia, że wymaksowanie tego Titan Event jest zdecydowanie wykonalne. Jeśli również doszliście do takich wniosków, życzę Wam powodzenia w zdobywaniu ostatniej nagrody w Titan Event, a na dzisiaj to już wszystko. Dzięki, cześć!